mam tu jeszcze dla was niespodziankę. Proszę panie! Proszę, proszę, proszę. Ale mi jest przykro, jak ja muszę coś takiego robić, naprawdę. Mówiła siostra Magda o piłkach, które krusz. Szczęściem piłki jest co? Właśnie to, żeby być kochaną, żeby sprawiać radość dzieciom i młodzieży, prawda? Które się bawią na piłkę. I jedna piłka nie chciała sprawiać radości. Czyli nie chciała robić to, do czego piłka... Do czego piłka jest stworzona? I myśmy wczoraj dużo rozmawialiśmy o Księdzu Bosko. Dzisiaj chciałabym wam pokazać właśnie historię Księdza Bosko. Jak on ze swojego życia uczynił dar dla innych ludzi. Tutaj dla swoich chłopców. I też dla dziewczynek coś zrobił, prawda? Bo było zgromadzenie sióstr. Ja myślę, ufam, że wszystkie dzieci widzą dobrze. Nie widzą. To spróbujcie się wsłuchać to, co siostra będzie czytała. Niestety słońce już było. To tym bardziej trzeba być cichutko i być skupionym. Uwaga, Bóg dziękuję ci i kocham. Historia Janka Bosko. Chłopcy, nie jest możliwe, żebyś bez patrzenia zobaczył. Spójrz chociaż, dobrze? Robimy maksymalny wysiłek. Zły jest obraz, ale niemożliwe jest, żeby zobaczyć bez patrzenia. Chłopcy tam w kącie też już. Chłopcy w kącie. Był sobie Jan. Dawno temu, a może nie tak dawno, w małej wiosce miejscowości mieszkał chłopiec o imieniu Jan. I prawdziwie tak było, to nie jest zmyślone. Janek Bosko, żeby przybawić, zgromadzić chłopców, a później też mówić Panu Bogu, uczył się różnych sztuczek i między innymi chodził na linię, umiał robił dla nich różne występy, żeby odwieść ich od ludzi, którzy odsuwali ich od kościoła. On sam się uczył tych sztuczek, a później ich prowadził do kościoła. Miał on dwóch starszych braci, Antoniego i Józefa. Jego tata zmarł, gdy miał 2 lata. Wychowywała go mama Małgorzata, która codziennie obdarzała go miłością. Zobaczcie, to jest też fakt życia Księdza Bosko, że jest w domu mama Kasparka. A mimo wszystko potrafił wyrosnąć na wspaniałego człowieka. I nie zatrzymywał się, jak ja jestem biedny, bo później stał się ojcem, opiekunem dla wszystkich tych, którzy też nie mieli taty czy mamy. I to była jego rodzina. Miał wspaniałą mamę. Myśmy poznawali tą mamusię, prawda? Mamusię Małgorzatę, tak? I miał jeszcze 2 braci. Mama Małgorzata wykorzystywała każdą okazję i gwiaździstą noc, i śnieżny poranek, i piękno wiosny, i niszczący grad, mówić chłopcom o miłości Boga. Bóg was widzi i kocha. Moje dzieci, powtarzała często, Bóg was widzi i kocha. Ja mogę być daleko, on zawsze jest blisko, zawsze jest obecny. I to też jest dla was ważna informacja. Słuchajcie, kto jeszcze nie słucha z różnych przyczyn, to niech posłucha tego słowa jeszcze raz. Pan Bóg zawsze i wszędzie nas widzi, mało tego, że widzi i nas kocha. Opiekuje się nami, podtrzymuje. Chcę, żebyśmy wyrośli na wspaniałych ludzi, na takich
o których będą inni myśleć. Naprawdę ten to jest wspaniały. Umie być dobry dla mnie, jak ta kimka.